Święto Niepodległości, które obchodzimy w dniu 11 listopada, wypada w tym roku w niedzielę. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości dodatkowy wolny dzień wydłuży czas świętowania. Tym bardziej, że w tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Mamy tyle wolnych dni, że to jest wystarczające. A to jest sobota do świętowania. W niedzielę można wydobrzeć, w poniedziałek jest normalnym dniem dla mnie. Moim zdaniem to już przesada, jedno tylko powinno być. Święto, które trzeba przestrzegać. Nie wiem, myślę, że chyba tak. Jak święto, no to święto jest 11, tak? Ale 12, no to nie wiem, no ciężko mi powiedzieć. W jednym dniu, no dwa święta i akurat, żeby ludzie sobie odpoczęli w porządku, to taki dzień dodatkowy się przydaje akurat. Popieram. Uważam, że ten dzień powinien być zaplanowany dużo wcześniej, nie parę dni przed uroczystościami. Ale pomysł jest dobry, bo 100 lat niepodległości nie zdarza się często, prawda? Akurat pracuję w galerii. Byłoby to sprawiedliwe w stosunku do wszystkich po prostu, myślę, że osób. Dobry pomysł mi się wydaje. Gdzie sobie odpoczną, należy się. Ustawa trafiła do Sejmu 22 października bieżącego roku z inicjatywy polityków Prawa i Sprawiedliwości. Następnego dnia uchwalił ją Sejm. Pierwotnie w ustawie zapisano, że tego dnia nie będzie obowiązywał zakaz handlu. Senat miał w tej kwestii jednak inne zdanie, przez co ustawa ponownie trafiła pod obrady Sejmu. Ostatecznie zdecydowano, że 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy i handlu. Oznacza to, że w tym dniu pracować będą lekarze, strażacy, policjanci, pracownicy aptek i stacji benzynowych. 12 listopada otwarte będą również restauracje i puby.